robisz? Proszę, zabierz mnie! O nie, ani jeden list dzisiaj nie... Fred? No jazda. To nie Fred, tylko George. I ty, kobieto, uważasz się za naszą matkę? O, nie gniewaj się, George. Żartowałem, jestem Fred. O, coś czarujecie? No, słucham. Słońce, kwiatek, żądło, orzech. Szczur ma w żółtym być kolorze. To na pewno prawdziwe zaklęcie. Wiesz, za dobre to ono nie jest. Coś takiego. Ty jesteś Harry Potter. Ja Hermiona Granger. A ty kto? Jestem Ron Weasley. Fajnie. Cześć, Harry. Hej, Hagrid. Jeju. A dom, który ma ich najwięcej, zdobywa puchar domu. Theodore! Przepraszam. Draco Malfoy. Hermiona Granger. O nie, spoko. Nic takiego. Psychiczna jakaś, mówię ci. Prawie bez głowy Nick. Dla ciebie ser Nicholas, chłopcze. Coś tu nie gra. Co to prawie oznacza? Właśnie to. Nasza nowa, wielka gwiazda. Do mnie! Ale śmieszne. Poza tym, nie masz pojęcia, jak się lata. Co za kretyn! Co oni sobie myślą? Trzymać coś takiego normalnie w szkole? Teraz, jeśli pozwolicie, ja idę spać, zanim przez was tu wszyscy zginiemy. Lub co gorsza, nas wyleją. Ja nie do końca chwytam jej system wartości. Stop! Jeszcze komuś tym oko wydłubiesz. Poza tym, mówisz to źle. Jest Leviosa, a nie Leviosa. Zróbcie coś! Co? I wytworzyć eliksir życia, który daje nieśmiertelność. Nieśmiertelność? Znaczy, że nie umrzesz. Wiem, co to znaczy. Tylko mój ojciec się dowie. To dla służby, nie dla nas. Na moje wyczucie, Draco, to zaczynasz pękać. Ja? Pękać? Ratunku! I nie ma Dumbledora. Dzień dobry. Dlaczego troje młodych gryfonów tkwi wewnątrz budynku, gdy dzień jest tak śliczny?